Witam Was bardzo serdecznie w to piękne, słoneczne, październikowe popołudnie. Tym razem odpowiemy sobie na pytanie, czy jastrzębianie są piękni. Czy Twoim zdaniem można znaleźć w jastrzębiu fajne, męskie pupy? No! Da się? Da się. Czy jastrzębscy mężczyźni są przystojni, Pani zdaniem? Tak, oczywiście, oczywiście, tak. Można, można. Proszę nam powiedzieć, czy Pana zdaniem w naszym mieście można spotkać urodziwe jastrzębionki? Wszystkie są urodziwe. Tak. No, takich pięknych kobiet to w całej Polsce nie ma. Uważam, że tak. Dlaczego? Dlatego, że tu na Śląsku w ogóle mamy ładne kobiety. Są ładne, jastrzębiaki są ładne, jeszcze nie potrafią ubrać i nie mają klasy ani stylu, niestety. Dlaczego? No, nie wiem. Czy może jesteś taki wybredny po prostu? Może jestem wybredny. Na co zwracasz uwagę, jeśli widzisz piękną kobietę? Szczerze. Zależy, czy wygląd, czy wygląd, czy para... Mówimy o wyglądzie w pierwszej kolejności. No, to ogólnie jest talia osy. Nie? Talia osy. W takim razie, na co zwracacie uwagę w pierwszej kolejności? Na włosy. Proszę. Na oczy. Na ubiór. Przystojny, nie? Przystojny, brzydki. Jeśli zwraca uwagę jakoś w jakiś sposób, to tak. Na co Pani zwraca uwagę w pierwszej kolejności? To jest czysty. Niech Pan powie, na co Pan tak zwraca uwagę, jak tak przechodzi się Pan miasto? Na dziewczynę. A w dziewczynie co Pana może zauroczyć? No, dziadkowi to tylko patrzeć. Żeby nie był gruby. Za bardzo. Umieszczono też nie. Czy Twoim zdaniem jastrzębianki mają fajne, krągłe pupy? To się nagrywa? Tak. Tak, jastrzębianki są bardzo fajne, no, nie da się ukryć. Co by tu powiedzieć na ten temat? Myślę, że tak, bo jak wiadomo, najpiękniejsze dziewczyny pochodzą z Polski, tak? I zastrzębia. I zastrzębia, z naciskiem na zastrzębia. Czy Pani zdaniem jastrzębianie są przystojni? O matko. Aż tacy brzydcy? Nie, no wydaje mi się, że nie. Ale nie jest Pani pewna? Nie jestem pewna. No ja mam swojego mężczyznę przystojnego. Tak. Bardzo. Dlaczego? Na co Pani zwraca uwagę? I co się Pani tak podoba w nas? To znaczy, ja bardziej zwracam może uwagę na osobowość. Jeśli spotkasz przystojnego mężczyznę, na co zwrócisz uwagę najpierw? Na buty. No to mi się wydaje, że postawa, ramiona, czy się garbi i czy ma czyste paznokcie. A dlaczego na buty? No bo jak ma ładne, to znaczy, że dba o siebie, jak są czyste. Jeśli ma brzydkie? To znaczy, że nie przywiązuje uwagi do ubioru. No a jeśli spotkasz jakiegoś pracownika, który akurat może być super przystojny, ale nie wiem, chodzi w uwalonych gumiakach, ma koniec pracy, to stwierdzi, że odpada od razu. No a ty chciałbyś dziewczyny w gumiakach? Na co w pierwszej kolejności zwrócicie uwagę? Na twarz. Nie powiedział. A na co byś zwrócił uwagę w takim razie? Kolega pewno. Szczerze. Na dół. Otwarcie. Na oczy. A szczerze? Każdy wie, co masz na myśli. Kolega ma na myśli nogi. Na co zwracasz w pierwszej kolejności uwagę, widząc dziewczynę? Przede wszystkim na twarz. A co później na figurę. A jeśli chodzi o zachowanie? O zachowanie, czy jest przede wszystkim szczera? Trzymałeś za rękę piękną kobietę. Spytam cię, ty udawaj, że nie słyszysz. Czy twoim zdaniem jastrzębianki mają fajne pupy? Mają, no. A powiedz mi, często zwracasz na to uwagę? Będąc sam oczywiście. Rzadko. Pani zdaniem jastrzębianie to przystojni faceci. Dlaczego? Ciężko mi powiedzieć. Spotyka Pani takich na mieście? Pewnie tak. Wszędzie znajdzie się ktoś przystojny. Dużo? W każdym mieście. Mamy deficyt w jastrzębiu? Tak. Widzę, że coraz częściej raczej dbają o siebie. Zauważyłam takie tendencje i siłownia, te sprawy robi swoje. Jak Pani powie, czy jest Pani podrywana? Zdarza się. Przez kogo i w jaki sposób? No przez mężczyzn, no, bardzo różnie. Na przykład wczoraj zdarzyło mi się na klapę od samochodu, ale no, nie będę chyba opowiadać dużo szczegółami. Gdzie podrywasz? Ja nie podrywam. Dobrze. Gdzie jesteś podrywana? I jak często? I w jaki sposób? Ładno. Ostatni raz, kiedy zostałaś poderwana? Jezu, zadajesz ciężkie pytania! Kiedy ostatnio zostałaś poderwana? Wczoraj. O kurczę. Możesz powiedzieć, w jaki sposób? Na dyskotece. I te dziewczyny są śmiałe?
Po kilku. Tak zazwyczaj nie. Muszą coś wypić, prawda? Proszę, nie puść mnie już do koleżanki. Czy twoim zdaniem wiesz, czemu można znaleźć fajne dziewczyny? No można, no. Z fajnymi krągłymi pupami? No tak, oczywiście. Powiedz najlepsze, mi. Najlepsze na rejonie po prostu. Na rejonie? W całym Śląsku. Masz dziewczynę? Co, o mam. Jak ją poderwałaś? Jak poderwałem? Jaki jest sposób na podryw tu? W tym mieście zwłaszcza. No w sumie no żaden, nie? No normalny, no. Samo się? Tak, samo. Jesteście w stanie mi podać rysopis takiego typowego jastrzębianina, takiego typowego jastrzębskiego faceta? Dres. Taki spajki. Szalik z GKS-u. No. Dobry materiał na faceta? Nie. Elegancko ubrany, maleńką brudką, ładnie włosy uczesane. Ogólnie tak, może mentalność nasza związana z pracą na kopalni ujednolica wszystkich mężczyzn. W jaki sposób? No, sposób zachowania, poruszania się, nie wiem, wyrażania. Spróbujcie mi podać rysopis typowej jastrzębskiej dziewczyny. Jak wygląda, jak się zachowuje, jaka jest? Jastrzębskiej typowej pali papierosy. Lubi wypić, na pewno. Więc imprezowe dosyć dziewczyny mamy, co? Czarna, 1,75 m, brązowe oczy, ciemna karnacja. Jak podrywa jastrzębianin? Nie wiem. I czy to działa? Nie powiem, ale mogę zapytać koleżankę. A jak często wy jesteście podrywani przez kobiety? Na każdej przerwie. Często jesteś podrywany przez kobiety w jastrzębiu? Bez przerwy. Czy jastrzębie oferuje jakieś fajne placówki, w których można podrywać naprawdę fajne dziewczyny? Myślę, że tutaj jest duży deficyt. Nie ma takiego miejsca, gdzie można by się spotkać. Jest kilka klubów, ale to jest niewystarczające. Czy jastrzębianki są krągłe i piękne? Co to za pytanie? Oczywiście, że są.